Mecenas Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, jest już z nami na łączach jako kolejny gość. Dobry wieczór, panie mecenasie. Dobry wieczór, witam panie redaktorze, witam państwa. Od kilkudziesięciu godzin komentujemy całą tą sytuację, dość dziwną, myślę, że dla wielu naszych widzów nie do końca zrozumiałą sytuację wokół mandatów panów ministrów Wąsika i Kamińskiego. Mamy drugie postanowienie, drugie orzeczenie Sądu Najwyższego. Początkowo to było orzeczenie w sprawie pana ministra Wąsika, dzisiaj także w sprawie pana ministra Kamińskiego. Minister Kamiński, który był wczoraj gościem naszej stacji, nie wiedząc jeszcze o wyniku postanowienia Sądu Najwyższego, wypowiadał się na temat swojej przewidywanej przyszłości w następujący sposób. Poproszę o materiał. Na razie póki co jestem na wolności, ale biorę pod uwagę każdą ewentualność, każde bezprawie w naszych sprawach jest możliwe, biorę to pod uwagę i zapowiadam z góry. Tak, jeżeli doprowadzicie do sytuacji, łamiąc prawo, łamiąc decyzję prezydenta, łamiąc decyzję Sądu Najwyższego, jeżeli doprowadzicie do tej sytuacji, że trafimy do więzień, czy ja trafię do więzień, będę kontynuował tę walkę. Nie boję się niczego. Ja wywodzę się z lat 80. Wtedy rozpoczynałem swoją działalność jako młody chłopak, student. Byłem jednym z działaczy Podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wielokrotnie byłem zatrzymywany przez SB. Będę za krat dalej prowadził działalność publiczną w taki sposób, jaki to będzie możliwe. Nie ustąpię im nigdy. Widzę, że tworzy się jakaś taka ponura dyktatura i to jest pewien symbol, że ten rząd powstał 13 grudnia. Tak, w Polsce data 13 grudnia jest datą ponurą. To jest znak czasu. Tak, rzeczywiście powstają i działają tak, jakby byli juntą wojskową. Panie mecenasie, tutaj minister Kamiński rozważał jako zupełnie realny scenariusz, że jednak trafi do więzienia. Czy po tej dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego, która uchyla de facto postanowienie marszałka Sejmu, pana Szymona Hołowni, czy ten scenariusz więzienia stał się już scenariuszem nierealnym? Myślę, że nie możemy się wielu spodziewać pozaprawnych działań przemocowych dyktowanych prawem siły, bo doświadczamy totalitaryzacji, która rodzi się z demokracji. Tak jak swego czasu, to może jeszcze nie jest analogia, ale proszę pamiętać, że Hitler doszedł do władzy totalitarnej w trybie wyborów demokratycznych i wykorzystywał ją tak, jak wykorzystywał. Zobaczymy, na co się jeszcze poważy ten zestaw ludzi, którzy dzisiaj usiłują poza prawem dyktować rozwiązania, ale są to rozwiązania niewątpliwie, za które gdyby funkcjonowały normalnie organy prawa i państwa polskiego, ponosiliby odpowiedzialność co najmniej przed Trybunałem Konstytucyjnym. No ale jak będzie, nie wiemy, dlatego że płyną zupełnie sprzeczne przekazy. Sąd Najwyższy wyraził się w określony sposób w uzasadnieniu, które podawał m.in. wczoraj rzecznik Sądu Najwyższego. Jako kluczową podano kwestię aktu łaski wydanego przez pana prezydenta jeszcze w 2015 roku i to jest kwestionowane przez polityków obecnej koalicji rządzącej i przez sporą rzeszę autorytetów prawnych, która sympatyzuje z obecną koalicją rządzącą, nie kryjąc tego bynajmniej. Właśnie kwestionowany ten akt łaski jest między innymi, podaje się w uzasadnieniu, że wydany był za wcześnie, jeszcze przed wyrokiem sądowym. No i nasi rodacy, którzy obserwują tą całą sytuację, domyślam się, że są w stanie pewnej konsternacji. No to w takim razie kto ma rację? Czy te mandaty są ważne? Czy posłowie Wąsik i Kamiński są posłami? Czy, jak twierdzi wielu polityków obecnej koalicji, posłami nie są? są posłami w dalszym ciągu. Jest to nadużycie interpretacji prawa mówiące o tym, że akt łaski prezydenta może być ograniczany. Jest orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, które w tej sytuacji jest traktowane jako niebyłe przez rzeczników przemocowych, totalitarnych metod pozaprawnych i rzeczników i popleczników tego stanowiska aktualnej większości koalicyjnej 13 grudnia, bo jest orzeczenie z 2017 roku, które zakazuje nawet ustawowego określania czy poszerzania, czy określania ustawą, nawet gdyby miała to być ustawa, granic stosowania łaski przez prezydenta. Oczywiście prezydent może zastosować tę łaskę w zasadzie. Było to prawo, które nie jest określone co do czasokresu, w którym może być prawo łaski stosowane, jeżeli chodzi o tok rozpoznawania sprawy, czy dopiero jak siedzi w więzieniu dany oskarżony już jako skazany, czy wtedy, kiedy jest dopiero nieprawomocne orzeczenie w stosunku do niego, to wtedy ona ma charakter abolicyjny, czyli przekreśla postępowanie. I tak jest w sytuacji aktualnej. W związku z tym dwa składy Sądu Najwyższego zwróciły się z pytaniem do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który już merytorycznie rozstrzygnął tę kwestię, że to prawo łaski nie może być ograniczane do tylko jakiegoś etapu postępowania sądowego, ale może być już stosowane również, kiedy orzeczenie jest nieprawomocne. I tak zostało to zakończyło to prawo łaski, postanowienie prezydenta wynikające z konstytucji jako jego prerogatywa, zakończyło w ogóle możliwość rozpoznawania tychże zarzutów, których dotyczyło prawo łaski, tego postępowania, którego dotyczyło prawo łaski. Powtórnie mamy do czynienia z nadużyciem przez sąd, który powinien być ścigany jako delikt dyscyplinarny w stosunku do tych sędziów. No ale my ciągle mamy bezkarność sędziów, którzy negują i konstytucję, i pierwszeństwo konstytucji, i skład Trybunału Konstytucyjnego, i uprawnienia prezydenta. Jednym słowem zmierzają do chaosu i dekompozycji organów państwa polskiego. Jesteśmy w trakcie niewątpliwie przekreślania obowiązujących norm, które chronią wolności i prawa obywatelskie. Do tych racji, które pan mecenas tutaj przed chwilą nam przedstawił, przemawiających za utrzymaniem mandatów przez panów posłów, panów ministrów Wąsika i Kamińskiego, nie jest, wydaje się, przekonany minister sprawiedliwości, pan profesor Adam Bodnar, który wydaje się mieć w tej kwestii inne zdanie. Ja bym poprosił o fragment wypowiedzi z konferencji prasowej pana ministra. Z punktu widzenia prawa karnego na obecnym etapie nic nie stoi na przeszkodzie, aby te osoby wykonywały karę pozbawienia wolności. Jest jedna procedura, która jest dostępna, a mianowicie procedura ułaskawienia przez prezydenta. I tutaj pan prezydent cały czas jest władny, żeby dokonać takiego prawidłowego aktu ułaskawienia. Prezydent jest cały czas władny, by dokonać prawidłowego aktu ułaskawienia. Można by mniemać, że ten pierwszy akt ułaskawienia był nieprawidłowy. Jak skomentować słowa pana ministra? Pan minister może mieć różne poglądy, one mogą być instrumentalne. Zresztą ma na pewno zaplecze i pani Łętowskiej i innych tych, którzy stoją za jego stanowiskiem. Natomiast jest to pogląd niezgodny z poszanowaniem dla tego, iż drugi raz osądzona sprawa ostatecznie nie może być rozpoznawana w zakresie tego samego zarzutu. Jest to niewątpliwie odwet, do którego dorabia się w tej chwili motywację. Ta motywacja jest kulawa, jest błędna. Natomiast to jest problem postępowania sądowego. Natomiast to, co zrobił nie prawnik, tylko marszałek, jest niewątpliwie aktem samoistnym, który jest w tej chwili, według mojego i nie tylko mojego przekonania, pozbawiony przesłanki prawnej. Panie mecenasie, wyjaśnijmy sobie. Panie mecenasie, mówiąc o tym, co zrobił pan marszałek Szymon Hołownia, ma pan na myśli wygaszenie mandatów, czy tak? Tak, tak, mówię o wygaszeniu mandatów. Mógł działać w zakresie błędu co do treści prawa, bo co do faktu nie, bo fakt jest, że prezydent zakończył tamto postępowanie. Praworządne państwo od starożytności nie dopuszcza możliwości drugi raz stawiania przed sądem kogoś, którego postępowanie w tym zakresie zostało prawomocnie i ostatecznie zakończone. Potwierdzone przez Polski Trybunał Konstytucyjny. Potwierdzone na pytanie tegoż Sądu Najwyższego. W związku z tym jest to wypowiedzenie przez sędziów orzekających. Zdaje się, że było jedno votum separatum, ale przez dwóch sędziów co najmniej. Jest to naruszenie obowiązującego porządku konstytucyjnego w Polsce w ich orzecznictwie, naruszenie prerogatyw Trybunału Konstytucyjnego, naruszenie prerogatyw prezydenta, naruszenie wreszcie praworządności i deklamowanie o państwie prawa i praworządności można tutaj włożyć między bajki. Panie mecenasie, tutaj cały czas mówimy o aspektach prawnych tego sporu, czy też szerzej całej tej sytuacji. Strona, nazwijmy bardzo umownie, prawicowa mówi jedno, prezydent mówi jedno, Sąd Najwyższy ma swoją opinię. Strona umownie bardzo mówiąc rządowa ma inne zdanie w kwestiach prawnych, ale wiemy dobrze o tym, że istnieje całkiem spora grupa prawników i to osób z tytułami naukowymi, które mówią wprost, nie o prawo tutaj chodzi, mówię tutaj, mówiąc w ogóle o Polsce, o systemie prawnym, ustroju naszego państwa, skracając ich wypowiedzi, wykonując pewnego rodzaju destylat z tych wypowiedzi. Trzeba wręcz łamać prawo, by posprzątać po PiS-ie. Pan mecenas się z takimi wypowiedziami na pewno zetknął nie raz i nie dwa. Jak je potraktować? Należy powołać organy adekwatne, na zasadzie alternatywnego państwa, bo ci sędziowie nie powinni sprawować wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy już zajął stanowisko swego czasu, a w tej chwili oni usiłują unieważnić stanowisko Sądu Najwyższego, stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który orzekał w tej sprawie i stanowisko prezydenta. Czyli mamy do czynienia z jednym słowem, z buntem, z wojną, z państwem polskim i jego organami. Nie waham się tego powiedzieć. Doświadczamy w ten sposób zagrożenia wszystkich praw i wolności obywatelskich, które mogą być w tym, zgodnie z tym poglądem dowolnie łamane dla totalitarnego zakresu sprawowania władzy. Jesteśmy zagrożeni w tej sytuacji. Likwidacja organów suwerennego polskiego państwa. W interesie zresztą podmiotów zewnętrznych, które wspierają. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Chciałoby się rozmawiać jeszcze dłużej, ale czas nas trochę goni. Dziękuję raz jeszcze i kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Trzeba tworzyć alternatywny front braci Polaków i tworzyć społeczeństwo lokalne w ramach tych organów, które ma państwo, a które w tej chwili zostały zawojowane siłą przez obce elementy. Raz jeszcze dziękuję, dobrej nocy życzę. Dziękuję także państwu za uwagę. Zostańcie z nami. Mamy jak zwykle wieczorem dla państwa jeszcze wiele propozycji programowych.